No dobrze, sezon zimowy za mną, jeżeli chodzi o powłokę. Słuchaj, jak ci to przedstawić? Może tak, zacznę od koła, które próbowałem zabić. Prawy tył. Tutaj naprawdę wjeżdżałem tarami. Słyszałeś na filmiku, jak mówiłem, że nie potrafię jej zabić. Później znowu kwasy. Ładowałem naprawdę koncentraty. Zobacz, siedzi. Siedzi i tutaj nawet widać, że leciałem grubymi towarami, bo aż tak troszeczkę poodbarwiało. Przód, gdzie po prostu umyłem i opona była czysta, zobacz. Także dla mnie powłoka jest mistrzem, jest nie do ściągnięcia. Co mnie cieszy, że po... kurczę, zaczyna padać. Po pierwszym myciu, słuchaj... Dobra, muszę chyba się schować do garażu. Zaraz zobaczymy, poczekaj. Nie, dobra, trudno. Pierwsze mycie i z głowy. Nie wiem, czy ja z tyłu kładłem, czy aplikowałem, bo z tyłu jak umyłem jeden raz i od razu wróciło hydro. Tak jakbym coś tam położył. Możliwe, że kładłem, nie pamiętam. Musiałbym spojrzeć na film. O kurczę, zaczyna padać. Słuchaj, dla mnie powłoka jest mistrzem. Opony wyglądają super. Naprawdę. Rewelacja. Jakbym miał wybierać coś na opony, to właśnie to by była ta powłoka. No musiałem uciec do garażu. Słuchaj, zaczęło solidnie padać. Na czym to skończyłem? A, to by była ta powłoka, naprawdę. Aplikacja, to jak oczyszcza się opona. Znaczy ja tu nie widzę minusów. Nie widzę, po prostu nie widzę. I zobacz, jakbym nie zrobił odciny, to byś... Ja też stwierdziłbym, że już jej nie ma, bo są przetarcia, wiadomo. Jeżdżę, różnie jest. I gdzieś tam krawężniczek, gdzieś wjeżdżam na przykład na drogę szutrową, są kamyki, tak jak do znajomego mechanika, to... No wiadomo, to wszystko się ociera. Teraz tak, która to była, co próbowałem ją zabić? Nie pamiętam, kurczę. Jakbym ją jeszcze pomęczył, to czuję, że... No zabił, znaczy usunąłbym ją całkowicie, no nie ma tematu. Ale to już naprawdę leciała tak gruba chemia, takie stężenie, znaczy koncentraty. To już ładowałem co mogłem. Po prostu mówię, usunę i słuchaj, nie udało mi się do końca. Poddałem się, po prostu się poddałem. Pięknie opony wciągają tę powłokę. I naprawdę wykończenie jest fajne, satynowe. I teraz co zrobię, słuchaj? Na następną zimę opony są doczyszczone. Postaram się położyć... Tam chyba trochę mi jej zostało. Chyba tak. Postaram się dorzucić i jeździć dalej, obserwować. Jak wyjdzie sytuacja, film na pewno po zimie 2024-2025 na pewno będę chciał ci pokazać, czy rzeczywiście uzupełnienie, a myślę, że można uzupełniać. No podoba mi się, no super, no rewelacja. Tak naprawdę na dniach będę chciał zrobić film, jeżeli chodzi o powłoki do opon i prawdopodobnie, znaczy ja wiem, że no jak ktoś lubi bawić się w dressingi, owszem, jak najbardziej, no to na mokro, ciach, co mycie można aplikować. Ale jak ktoś chce mieć konkretnie zabezpieczoną koło, żeby powiedzmy raz na jakiś czas później tylko myć, to powłoki moim zdaniem, jaką byś nie położył, będzie gitarra.